Szanowni Państwo, jest wiele tych potrzeb i wiele rzeczy, o których mówiliśmy i ciągle mówimy. No niestety w Nowym Ładzie i zarówno wcześniej w Krajowym Planie Odbudowy, jak i w Nowym Ładzie za mało mówi się o problemach rolnictwa, o tej całej otoczce, mówimy o przemyśle rolno-spożywczym, rolno-przetwórczym, te środki muszą się znaleźć. Tu nie chodzi o to, żeby nabijać kieszenie rolnikom, a żeby ich praca była doceniona, ale też, żeby zabezpieczyć przede wszystkim nasze bezpieczeństwo żywnościowe. I takie kolejne obszary będziemy prezentować i pokrótce chcielibyśmy się odnieść też do zmian przy ochotniczych strażach pożarnych. To, co funkcjonowało i właśnie przybył do nas taki strażak ochotnik, który działa, który od wielu lat czynnie chce działać i widzimy te zmiany jako próbę podporządkowania sobie ochotniczych straży pożarnych Państwowej Straży Pożarnej, ale też rządowi. To wojewoda, który miałby nadzór nad strażą, gdzie do tej pory był samorząd, starosta, który spotykał się z ochotnikami, ustalał ich potrzeby i wspólnie wypracowywali. To ogromne pieniądze, które poszły nie tylko w ostatnich 5 czy 6 latach, jak mówią niektórzy, tylko to już są lata od 2000 roku, kiedy duże wsparcie poszło na ochotnicze straże pożarne, jest dobre wyposażenie, ale też jeszcze trzeba wspierać strażaków ochotników i wspierać te realizowane projekty, oddolne projekty realizowane przez społeczność. Zostały zawłaszczone koła gospodyń wiejskich. Dzisiaj kolejna próba podporządkowania ochotniczych straży pożarnych. Będziemy rozmawiać ze strażakami, będziemy w Sejmie też te zmiany proponować i mamy nadzieję, że z wielu tak naprawdę szkodzących ochotniczą strażom pożarnych tych zmian będziemy po prostu zmieniać, eliminować. Mam nadzieję, że rządzący jednak się zreflektują i wycofają z tego, co krytykują sami zainteresowani. Nie wiem, koledzy, tutaj jeszcze od siebie, proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli kolega poseł Stefan mówi o strażach pożarnych, cieszę się, że po tylu latach Prawo i Sprawiedliwość, a konkretnie pan komendant, wczytali się w program Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tylko szkoda, że jak zwykle Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi zrobić czegoś dobrze. No bo to jest zawłaszczenie straży pożarnych, tak jak koła gospodyń wiejskich, tak jak inne organizacje. Ochotnicza Straż Pożarna jest organizacją pozarządową, niepolityczną. Mamy strażak w organizacji członków należących do partii, do różnych partii, ale też bezpartyjnych, po prostu chcących działać społecznie. I tak powinno zostać. Nie można podporządkować OSP jednej partii, tak jak to chce właśnie zrobić PiS. W Polskim Stronnictwie Ludowym ponad 60% członków PSL-u jest właśnie ochotnikami i strażakami. To pokazuje, że te połączenie PSL-u z OSP było od tych 125 lat, a strażak 150 lat. To członkowie OSP tworzyli PSL, to później właśnie PSL przez lata dbał o te straże. Druh Waldemar Pawlak od około 30 lat jest prezesem zarządu głównego i dba o te straże pożarne, bo jednak te straże nie powstały dzisiaj, tak jak to chce mówić PiS, ale działają od 150 lat. A za prezesury Drucha Pawlaka od 30 lat bardzo dobrze się rozwijają i tak powinno nadal być. Jeżeli minister Wąsik mówi, że chcą uhonorować strażaków, wsłuchują się w głos strażaków, konsultują, bardzo dobrze. No to macie, szanowni państwo, ministrowie, posłowie, leży w zamrażarce sejmowej społeczny projekt. Sam również zbierałem podpisy, wielu druhów, strażaków zbierało podpisy pod tym projektem dodatku do emerytur. Wprowadźcie go, tu nie trzeba nowych zmian, tu te zmiany już są gotowe, tylko należy je wprowadzić. Są dobre postulaty PSL-u, które należy wprowadzić i będą bardzo dobrze rozwijały straże pożarne. Są dzisiaj na bardzo wysokim poziomie, wyższym od nas wszystkich i można jeszcze ten poziom podwyższyć jeszcze bardziej, ale dobrymi pomysłami, a nie głupotami, które podzielę rozwalał Straż Pożarną. To organizacja, która działa od wielu, wielu lat naprawdę na wysokim poziomie i z Państwową Strażą Pożarną współpracujemy ręka w rękę przy działaniach i nam ta współpraca bardzo dobrze się układa, a ministerstwo powinno poprawić
powinno wzmocnić właśnie Państwową Straż Pożarną, bo to, ile dzisiaj zarabiają funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, to są śmieszne pieniądze. Za tą pracę, jaką oni wykonują, powinni otrzymywać dużo wyższe wynagrodzenie, bo narażają swoje życie i zdrowie za grosze, można powiedzieć. Działają prawie tak samo charytatywnie jak my. Ministerstwo powinno zwiększyć wynagrodzenie dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Za to należy się zabrać, żeby oni otrzymywali godne wynagrodzenie. A jeżeli kolega Stefan pozwoli, też kilka słów o programie dla Polski, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja jako młody człowiek cieszę się z tych zmian. Jeżeli mówimy o ochronie zdrowia, należy podziękować właśnie lekarzom, pielęgniarkom, salowym za to, bo to nie rząd dzisiaj zniósł właśnie te maseczki, to nie rząd otworzył te ogródki, w których tak fajnie możemy spędzać czas, tylko właśnie to jest dzięki ciężkiej pracy przez ponad rok czasu walki z COVID-em, dzięki lekarzom, pielęgniarkom i całej ochronie zdrowia. To im należy podziękować, wesprzeć właśnie większymi wynagrodzeniami, wesprzeć to pomocą dla szpitali, tak żeby te szpitale mogły się w dalszym ciągu rozwijać, żeby lekarze, pielęgniarki i wszyscy pracownicy ochrony zdrowia otrzymywali wysokie wynagrodzenie za swoją ciężką, naprawdę ciężką pracę. Dla młodych należy właśnie wprowadzić tak, żeby mogły się rozwijać. 500+ niestety nie spełniło swojej podstawowej roli, czyli wzrostu demograficznego, a miało to spełnić. Jest to poniekąd dobry program, ale nie zrobiony tak, jak być powinien. Tak, żeby dzisiaj rodziny mogły się powstawać, młodzi ludzie mogli się usamodzielnić, należy pomóc im zakupić mieszkanie. Właśnie ten wkład 75 tysięcy pomoże w tym zakupie mieszkania, tak żeby ta rodzina mogła, ten młody człowiek mógł się usamodzielnić, rodzina mogła się założyć. Wtedy i wzrośnie również wzrost demograficzny. To będzie naturalna kolej rzeczy. Więc należy to wprowadzać tak, żeby to pomogło tym młodym ludziom w usamodzielnieniu się, założeniu rodziny i pracy na rzecz Polski. Dziękuję bardzo. Koledzy, Michał Zarzecki. Michał, prezes Forum Młodych Ludowców. I proszę o zabranie głosu Kamila Popowskiego, młodego człowieka, który proszę przyjść. Szanowni Państwo, tak jak wspomniał pan poseł Stefan Krajewski, PiS chce wprowadzić nowe podatki dla przedsiębiorców. Oczywiście mówi nam, że nowe podatki będą czymś dobrym dla ludzi, którzy zarabiają od 2 do 5 tysięcy, co oczywiście nie jest prawdą. Z tego względu, że przedsiębiorcy, którzy otrzymają nowe podatki, PiS to nazywa daninami lub opłatami, będą musieli oczywiście podnieść ceny swoich usług oraz swoich wyprodukowanych rzeczy, co będzie skutkowało tym, że konsumenci, czyli my wszyscy, będziemy dopłacać do tych nowych podatków. Przedsiębiorcy przełożą to na nas wszystkich. Tak więc, tak jak mówi PiS, wszystkie te nowe opłaty będą skutkowały tym, że nie poprawi się jakość życia klasie najniższej, ludziom, którzy zarabiają najmniej, a skutkuje to wyższą inflacją, którą już teraz mamy na poziomie 5,1%. Tak jak wspomniał pan Stefan Krajewski, jako PSL jesteśmy za tym, aby przez 2 lata nie podnosić żadnych, nie wprowadzać żadnych nowych podatków przedsiębiorców. Należy przedsiębiorstwa po COVID-zie rozwijać, należy je dofinansować oraz dać im swobodnie się rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę. Jeśli wszystko jasne, dziękujemy. Dziękuję.